I wtedy pojawiła się Wanda. Występują. Jak on jedzie? Ukradł prawko na polskim bazarze? Nie wściekaj się. Kwadrans, można się spóźnić. A kto dzisiaj zaspał? Mój ojciec dałby mi w ucho, gdybym się spóźnił. Chcę dla ciebie dobrze. Rok przed maturą musisz dodać gazu. Na budowie tylko pan zna niemiecki. Gdybym nasłał policję, budowa by opustoszała. Tak to wygląda. Bez urazy, ale wie pan, dlaczego ten pieprzony dom partii w Norymberdze jeszcze stoi? Ta budowa za 5 lat pójdzie do remontu. Hackmann to 30% naszej stawki i głodowe pensje. Idą nowe czasy. Za niemiecką solidność trzeba płacić. Do fuszerki sprowadź swoich tanich Bałkańczyków i Polaczków. Posłuchaj, nie wiem, czy są tu też Polacy. Mamy na budowie pół świata, ale za to samych fachowców. To dlaczego w tym kraju nic nie jest skończone, a jak już jest, to się wali? Berliński dworzec główny, lotnisko, filharmonia hamburska, to wszystko fuszerka. A tacy jak ty, swoją polityką cenową doprowadzają do ruiny poważne niemieckie firmy. Sprowadzacie gastarbeiterów, którzy kradną wam samochody i nie płacą podatków. Daj spokój, mówię jak jest. Jeżeli zechcesz zbudować coś, co przetrwa 1000 lat, zadzwoń do mnie. Zapamiętam sobie, mówię poważnie. Klusbau może zacząć od razu. Zanotowałem. Jeszcze 5 minut. A teraz poważnie. Dlaczego nie szukasz podwykonawców za granicą? Żeby odebrać pracę naszym? Po moim trupie. Niedługo nie znajdziesz nikogo. To się okaże. Dziękuję za kawę. Spóźnimy się. Obiecuję ci, że zdążymy. Pani Dąbrowski, niech pani otworzy drzwi. Wiemy, że pani tam jest. Mamuś, tak, cześć, kochanie. Frau Dąbrowski. Jestem prawniczką. Zaraz przyjdę. Wzywam panią po raz ostatni do otwarcia drzwi. Inaczej je wyważymy. Urząd celny. Zdenerwował cię? Kto? Pan, z którym się kłóciłeś. Nie kłóciliśmy się. Rozmawialiśmy o nowej pracy. Nie masz już pracy? Mam. Tata zawsze ma pracę. Nie martw się, wróbelku. Dasz mi te pieniądze? Jakie pieniądze? Na książki na przyszły rok. Nie możemy zrobić tego jutro? Nie możemy. Dlaczego, Mondralo? Bo od jutra mamy ferie. Zapomniałeś? Zapomniałem. Przepraszam. Proszę. Co robisz? Pójdę pieszo. Wstydzisz się mnie? Jolo. Co to znaczy? Żyje się tylko raz.
Brzmi to bardzo dobrze. Ustalmy jeszcze finanse. Dogadamy się. Zróbmy to jak najprościej. Praca na czarno? Nie możemy tak zrobić. Kocham światową kuchnię. Świetnie, szukamy pomocy kuchennej. Dziękuję, szefie. A na czarno byłoby jeszcze świetniej. Nie da rady, pracujemy legalnie. Skończyła pani prawo? Doskonale. Pogadajmy o finansach. To może być trochę trudne. Poważnie? Cholera. A właściwie to mogę płacić na czarno. Zaczniesz wieczorem. Fajnie. Do wieczora. Żaden z twoich Polaków nie ma dyplomu. Wszystko złodzieje i partacze. Więcej się tu nie pokazuj. Pocałuj mnie w nos. Laleczko, masz kwity na swoje nogi? Prawą kocham jak Boże Narodzenie, lewą jak Wielkanoc. Mogę wpaść między świętami? Odbiło wam? Dajcie tej pani spokój. Klus, nie wtrącaj się. Pójdę tam i cię walnę. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma za co. Jeszcze nikt mnie tak nie bronił. Wanda Dąbrowski. Z Polski? Nie, z Lipska. Karl-Heinz Klus. Miło mi. Muszę jechać. Do widzenia. Sami niewykwalifikowani. Kradną i pracują na czarno. Spójrz, poradziłam sobie. Pięknie, wróbelku. Wezmę je nad morze. Chodź do mnie, Vivi. Wyjazd nad morze musimy odłożyć. Przykro mi. Obiecałeś. Wiem, wróbelku. Danego słowa się dotrzymuję. Zawsze to powtarzasz. To prawda. Ale jestem teraz w trudnej sytuacji. Obiecałeś mi. Vivi. Kobiety. O co jej chodzi? Nie stać mnie na urlop. A ona tak się cieszyła. Zaraz jej przejdzie. Co zrobisz z firmą? Nie wiem. Dlaczego ferie są właśnie teraz? A co, mamy robotę? Skąd? Na budowach nikt nie mówi po niemiecku, a Hakiemu to się podoba. Opieprzyłeś go chociaż? Jasna sprawa. A może lepiej z nim współpracować? Wszyscy tak robią. Chyba zwariowałeś. Klusbau tak nie robi. Do was się przyzwyczailiśmy, ale zapamiętaj sobie, jestem takim samym Niemcem jak ty. Przestańcie. Przepraszam, Hakan to był żart. On ma rację. Coś musimy znaleźć. Wiem o tym. Muszę z wami pogadać. W tym miesiącu nie będzie wypłaty. Moja matka ma urodziny. Muszę kupić prezent. Nie oczekuję, że zostaniecie. Możecie szukać pracy gdzie indziej. Ale jak mi dacie tydzień, dostaniecie premię. Z czego?
Wieczorem spotykam się z Bigmanem. Z tą kanalią? Podobno ma zlecenie. Twój ojciec przekręci się w grobie. Bigman jest we wszystkich komisjach budowlanych. Po pierwszym zleceniu będą może kolejne i firma ruszy. Jeśli nie, to Klusbaum przejdzie do historii, a wy przejdziecie na zasiłek. Raz u Klusa, zawsze u Klusa. A mam wybór? Dzięki, chłopaki. Postaram się. Idzie ktoś na piwo? Ja nie mogę. Muszę nakarmić dzieciaki. Ja idę na pewno. Talib pije piwo? Bezalkoholowe. Głupia jesteś. Wanda, pomagam ci jak mogę, ale to jest niebezpieczne. Co z nocą? Pożyczyć ci pieniądze? Nie, dziękuję. Dostałam pracę. Będę kelnerką w Luksorze. W lokalu ze striptizem? Znasz inne miejsce, gdzie płacą na czarno? Niestety. Luksor. Wiem. Polka pracująca w nocnym klubie. Jesteś tylko pół Polką. To polepsza sprawę. Dlaczego tak sobie utrudniasz? Pogadaj z matką. Ona też nic nie ma. Zarobię pieniądze i wszystko zapłacę. Tylko nie sprzedaj duszy. Będę kelnerką. Nie jestem głupia. Głupia nie, ale zbyt miła. Czy w jedną środę możemy zjeść coś innego? W środy jemy szpinak, w czwartki zupę z soczewicy, w piątki ryż na mleku i tak dalej, i tak dalej. Zgadza się. Szpinak wam nie smakuje? Smakuje, ale raz moglibyśmy zjeść szpinak w poniedziałek. Dlaczego mielibyśmy jeść szpinak w inny dzień tygodnia? Byłaby niespodzianka, byłoby raz inaczej. Niespodzianki są na urodziny i Boże Narodzenie. Niespodzianek nie lubisz, prawda? Nie rozumiem. Kiedy tata... Zamknij buzię, mała żabo. Nie nazywaj mnie tak, ty siurku. Vivi, nie chcę słyszeć takich słów. Muszę wyjść. Vincent, pilnuj siostry. Posprzątaj, a potem do łóżek. Poradzisz sobie? Mam pracę. Gra komputerowa to praca? Ucz się do matury. Cześć, wróbelku. Klus, nareszcie. Przepraszam, musiałam położyć dzieci. Przejdźmy od razu do rzeczy. Powiem tylko, że Klus Bau ciągle jest rzetelnym wykonawcą. Świetnie. Przejdźmy do zlecenia. Wyremontuje mi pan taras, położy mozaikę i postawi saunę. Przyniosłem umowę. Niech pan ją przejrzy i podpisze. Mozaika? Sauna? Myślałem, że chodzi o... Niech pan nie myśli, tylko czyta. Co panu podać?
Pani też jest w karcie? Biedny analfabeta. Chce pan kartę ze zdjęciami dań? Pierwsza rata po odbiorze? Nigdzie się tak nie robi. Nie ja ustalam zasady. Zwykłe piwo. Zwykłe do pana pasuje. Konkurencja się na to zgadza. Za cenę jakości wykonania. Możliwe, ale są szybsi. Pan jest nie z tej epoki. Podać coś? Jeszcze raz to samo. Pan też? Dla mnie kiba bez lodu. Już podaję. Panie Bigman, znał pan mojego ojca. Remontowaliśmy dla pana całe ulice. Klusbaum musi stanąć na nogi. Dlatego daję wam szansę. Tydzień? Mam na całość jeden tydzień? To niemożliwe. Chce pan tę robotę? Oczywiście, że chcę. Ale są ferie. Mam w domu dwoje dzieci. Córka ma 8 lat. Nie zostawię jej samej na cały dzień. Czy to jest mój problem? Nie może pani uważać? Przepraszam. Chodźmy. Zaraz to wytrę. Sam to zrobię. Nie może pani uważać? A sok zamówiłem bez lodu. Mogę panu pomóc. Jestem adwokatem. Wanda. Ja panią skądś znam. Umowa, która wiąże pierwszą ratę z warunkiem zawieszającym, jest nieważna. To wyrok Trybunału Federalnego. I co to oznacza? Umowa jest nieważna. Niech pan spróbuje. Dlaczego mam pani zaufać? Ręka rękę myje. Są ferie. Jestem doświadczoną babysitterką. Podobno jest pani adwokatem. Tak, ale nie mam pracy. Rzucę tę gównianą robotę i zacznę u pana. Adwokat, która się prostytuuje? Kelneruje. Tylko kelneruje. Nie powierzę pani opiece swoich dzieci. A jednak. Wracając do umowy. Zna pan wyrok BGB? BGH z 1997. Oczywiście. Odroczenie pierwszej raty w formie określonej przez pana w umowie nie jest zgodne z prawem. Klus, jakoś się dogadamy. Wypijmy za to. Panienko, szampana. Bardzo proszę. Jutro widzę pana na budowie. Skoro świt, muszę już iść. Będzie dla mnie pracować. Mam jej wyremontować taras. Ale wiesz, co zrobię? Niech pan da spokój. To znowu pani? Czego pani chce? Odwiozę pana do domu. Nie ma mowy. Nie mam pieniędzy i nie oczekuję żadnych usług seksualnych. Ma pan szczęście, że jest pan pijany, a ja o tym wiem. Niech pan wsiada. Tutaj. Vivi?
Popatrz. Jestem damą dworu i myję księżniczce włosy. Vivi, nie ruszaj się. Co ty wyprawiasz? Mógł cię porazić prąd. Nigdy tego nie rób. Wytrę cię i pójdziesz do łóżeczka. Vincent! Spokojnie. Wszystko jest easy. Nic nie jest easy. Vivi bawiła się w wannie włączoną suszarką do włosów. Mogła się zabić. Czy na tobie nie można polegać? Jesteś pijany? Vivi, co znowu? Rosalinda się nie rusza. To niemożliwe. Wróbelku. Rosalinda śpi. Co? Kto to jest? Dlaczego pan kłamie? Czego pani chce? Rosalinda śpi i ty też powinnaś zasnąć. Idź do łóżka, a ty siadaj. Wszystko już wiem. Mogłeś spalić mieszkanie. Ciszej. Dlaczego? Bo ptak śpi. Słusznie. Chodź ze mną. Po pożarze Rosalinda musi pospać w zimnie. A kim ty jesteś? Waszą nową opiekunką. Chwila. Jeszcze się nie zgodziłem. Oboje wiemy, że muszę panu pomóc. Pokażę ci swój pokój. Dobranoc. Stop! Zostańcie. Nie pozwolę pani tu nocować. To gdzie mam spać? Niech pani rozwiesi hamak na rurach. Hostessa nie będzie tu. Byłam tylko kelnerką. Nic innego nie znalazłam. Wanda, idziesz? Za chwilę. Oboje jesteśmy w dołku. To jest szantaż. Pani to wykorzystuje. Nie pożałuje pan tego. Ale tylko na jedną noc. Dzień dobry. Jeszcze nigdy nie zaspałeś. Musimy jechać do hurtowni. Weźmy gotówkę, bo na krechę nam nie dadzą. Dlaczego? Jakoś to załatwię. Co zrobiłeś z dziećmi? Mamy opiekunkę. Przybłąkała się. Przybłąkała? Popiłem z Big Manem w Luxorze i babysitterka z Luxoru? Z tobą też się opiekuje? Została na górze z dziećmi? Stripteaserka? Kelnerka. Znajdę dziś kogoś innego. Niby kiedy. Dzień dobry pani. Ronnie Folman, zastępca Klusa. Bardzo mi miło. Cześć. Hakan Topszu, uczeń. Jestem Wanda, opiekunka dzieci pana Klusa. Chłopaki, wsiadajcie. Cześć, wróbelku. Potrzebne nam jakieś pieniądze. Niech pani nie wyda wszystkiego naraz. O, w mordę. Ale dom. Ładnie tu u pana. Da się mieszkać. Robimy tak. Po położeniu mozaiki na tarasie i remoncie arkad zajmiemy się basenem. Basenem? Oprócz zwykłych bajerów wymyśliłem coś jeszcze. Sauna stanie na pomoście. Ma wyglądać tak, jakby unosiła się na wodzie. W umowie nic o tym nie ma. Nie potrafi pan? Wezmę kogoś innego. Nie musi pan. Od takich rzeczy mamy eksperta. To może wydłużyć termin. Nie może. Zdążymy i z tym. Poradzimy sobie. Pomost? Co to za durny pomysł? Zamknij się i myśl, jak to zrobić. Czy ja mam maturę? Jestem ślusarzem. Twój ojciec, nie gadaj, tylko się ruszaj. Daj tregrę A2.
Jeżeli już, to H20. Dobry pomysł. Zaraz zamówię. To było bardzo wesołe, ale nie dla dzieci. Wanda mi pozwoliła. Coraz lepiej. Jak ty wyglądasz? Wanda kupiła mi nowy strój. Ładny, prawda? Mówiłem, żeby wszystkiego nie wydawała. Za pieniądze na dom kupiła pani Vivi strój dziwki? Zacznijmy od dobry wieczór. Zaraz skończymy. Nie, chcę z panią pogadać. Vince, wyjdź na chwilę. Nie. Nikt. Powtarzam, nikt nie karmi moich rybek. Dobrze. Pracowała już pani jako babysitterka? Nie widać tego. Słucham dalej. Po pierwsze, w tym domu wszystko ma swoje miejsce i tak ma zostać. Po drugie, jeśli moje dzieci będą się napychać świństwami, umie pani gotować? Umiem. Świetnie. Mam grafik, co którego dnia jest gotowane. Proszę się tego trzymać. Poza tym telewizor i komputer nie są dobrym rozwiązaniem. Niech pani coś dzieciom zorganizuje. Pisałam z Vincentem biznesplan. Ma świetny plan. Na interes. Sama pani w to nie wierzy. Uprzedzał mnie, że pan nie zrozumie. Już się pani z nim zbratała? Vincent ma zdobyć porządny zawód. Jaki pan ma problem? Mam ich kilka. Szybciej, bo skończymy na zasiłku. Masz miesiączkę czy kłopoty ze stripteaserką? Weź. Znajdź nową opiekunkę, a potem bierz się za saunę. Karl Heinz? Co znowu? A może się w Wandzie zakochałeś? Nie chrzań. Więc pozwolisz mi spróbować? Rób co chcesz, ale znajdź nową opiekunkę. Załatwię to. Zna pani język niemiecki? To dobry początek. A poza tym? Nic? Hiszpański, grecki, włoski, austriacki? Co pani studiowała? Nic? To niedobrze. Moje dzieci muszą się od pani czegoś nauczyć. Nie mówię, że głupia, ale chyba naiwna. Jak pani wygląda? Proszę zacząć od wymiarów. Halo. Satz mit X. Oczekiwania niespełnione. Szefie? Obdzwoniłem pół miasta. Przykro mi, przeliczyłem się. Są ferie. Nie ma szans. I co ja zrobię? Mówiłem nie karmić rybek. Musi pani iść na pocztę. Zgłoszenie do skarbówki też tu jest. O co chodzi? Nie ma problemu. Zajmę się tym.
Vivi, chcesz wrzucić listy? Dobre, prawda? Da się zjeść. Ale nie ma tego w grafiku. Smakuje jak u Chińczyków za rogiem. Skończyłam kurs. Zrobiłam wszystko, co pan chciał, ale gotować nie umiem. Czułem, że to kłamstwo. Na kłamstwach się znasz. Jak śmiesz? Uspokój się. Chodzi tylko o gotowanie. Ty robiłeś gorsze rzeczy. Przestańcie. Vivi, czasami trzeba się posprzeczać. Obudzisz Rosalindę. Dzieci, idźcie jeść do pokoju. Pomogę ci. Pani co chwila kłamie. A kto wymyślił historię z kanarkiem? To coś innego. Jasne. Pan Klus tworzy własny świat. Moje oszustwo niczym nie grozi. A pan może stracić zaufanie córki. Myślał pan o tym? Co miałem powiedzieć? Nie żyje twoja mama? Tata nie ma dla ciebie czasu, a teraz spadł kanarek? Trochę za dużo jak dla małej dziewczynki. Naprawdę nigdy nie jest się za małym. A może Rosalinda się obudzi? Kupię dokładnie taką samą. Świetny pomysł. Polacy mówią, że życie jest sprytniejsze od nas. To znaczy, że mam dzieciom na wszystko pozwalać? Polska mafia już dość mi się naraziła. Niech pan przestanie obrażać moich rodaków. Nie pochodzi pani z Lipska? W Lipsku dorastałam. Ojciec był Niemcem, matka jest Polką. Pani jest Polką? Półpolką. Czasem nie wiem, gdzie jest moje miejsce. Już wiem, dlaczego się pani do nas przyczepiła. Przyczepiła? Ja panu pomagam. Żyje pan w faszyzującym świecie? Jeszcze słowo i panią wyrzucę. Wie pan co? Nie będę słuchać pańskich nazistowskich odzywek. Polaczki. Niech pani zaczeka. Proszę. To wina stresu. To wszystko? Ja tylko... Dokąd pani pójdzie o tej porze? Coś znajdę. Ciekawe co? Po diabła te fochy. Niech pani wraca. Cholera. Jak pan mnie traktuje? Nie jestem pańskim pracownikiem. Jestem kobietą. Polek nie uważa pan za kobiety? Niech pan mi powie jakiś komplement. Kobiety tego potrzebują, a to jest dobra chwila. Komplement? Ma pani... Przejdźmy na ty. Karl Heinz. Niech pani zrobi to dla dzieci. One panią bardzo lubią. Załatwmy to jakoś. Ja też je lubię, ale to nie takie proste. Przepraszam. Słucham? Przepraszam. Pod jednym warunkiem. Wiedziałem. Powiesz Vivi prawdę o Rosalindzie. Muszę?
cholera. Słyszysz mnie? Ile widzisz palców? Dwa. Chcesz mnie zabić? Przepraszam. Miałeś szczęście. Jesteśmy wykończeni. Potrzebujemy więcej ludzi. Wiem. Ale skąd mam ich wziąć? I z czego im płacić? Wymyśl coś, bo tak się nie da. Vince, możemy pogadać? Przeszkadzam? Tato, ja pracuję. Na Sedesie? Oglądasz filmy porno? Przecież to cię nie obchodzi. Opowiadaj. Nad czym pracujesz? Wybacz, ale siedzę na Sedesie. Nie rób fochów. Przewijałem cię, myłem ci siusiaka. Widziałem wszystko. Wtedy byłem mały. A co się niby zmieniło? Bardzo śmieszne. Śmiało, opowiadaj. Tworzę apkę, co? Jesteś z innej epoki. To taki program na smartfon. Pokaż mi. Twoja komórka jest starsza od ciebie. Dzwonić nią mogę. Teraz robią znacznie więcej. To ogromny rynek, który chcesz podbić? Jakiś nastolatek sprzedał swoją aplikację za 30 milionów. To są bajki. Ty się znasz. Mam już gitę z gościa, który mi za to zapłaci. Zaskoczyłeś? Gitę z gościa? Najpierw zrób maturę, a potem baw się dowoli. Wystarczy mi mała matura. To znaczy? Po feriach nie idę do szkoły. Nie możesz rzucić szkoły. Zmarnujesz życie. YOLO. You only... Wiem już, co to znaczy. Wszyscy coś przede mną ukrywają. Głupie uczucie. Teraz już wiesz, jak to jest. Wycofaj swoją decyzję o szkole. Mam 16 lat. To moja sprawa. Chciałem cię o coś grzecznie poprosić. Ale skoro tak, to dopóki ta twoja apka nie da ci jeść, zabieram cię na budowę. Jutro o 6 rano poznasz prawdziwą pracę. Nie wolno zatrudniać dzieci. Mylisz je. 16-latków wolno. Zamiast się wymądrzać, wykażesz się prawdziwą wiedzą. Jeszcze nie wrócił. Wiedziałaś, że chce rzucić szkołę? Nie. Ale wielu ludzi sukcesu nie ma matury. Grozi mi bankructwo. Nie możemy pozwolić sobie na mrzonki. Musisz z nim pogadać. Wszystko przez to, że Vince nigdy nie miał łatwo. Chodzi tylko o szkołę? Oczywiście, bo o co innego? Poszukaj go. Wsiadaj. Jeśli on cię przysłał, to spadaj. Chodź, coś ci pokażę. Proszę. Przyjeżdżam tu, kiedy jest mi źle.
On się naprawdę martwi. Bardzo dziwnie to okazuje. Mam pracować z nim na budowie. Dlaczego nie? Bo nie chcę i jestem za słaby. Dasz sobie radę. Ojciec ma kłopoty z firmą. Potrzebna mu pomoc. Dlaczego nie mówi jak ty? Dlaczego udaje, że jest okej? Ten jego poukładany świat to jedno wielkie kłamstwo. Kłamiemy wszyscy. I to jak? Co zrobię z aplikacją? Idźcie na kompromis. Pół dnia budowa, pół aplikacja. On się nie zgodzi. Przekonamy się. Ale w jednej sprawie ma rację. Zawsze trzeba mieć plan B. Wiem o tym. Skąd wiesz? Bo go nie mam. Chcesz prowadzić? Nie mam prawka. Ja też nie mam. Co? To był żart. Poćwiczymy. To proste. Pokażę ci. Tak, mamusiu. U mnie jest wszystko w porządku. Tak, w nowej pracy też, tak. Kancelaria Klus. Kancelaria Klus? Dobrze, dobrze. Mamo, muszę kończyć. Kocham cię, papa. Dzwoniłam do mamy. To dużo nie kosztuje. Co to było? Kancelaria Klus? O czymś nie wiem? Dopóki tu mieszkasz, chcę wiedzieć, co kombinujesz pod moim nazwiskiem. O co tu chodzi? Mama myśli, że jestem prawniczką. Prawniczką. Brakuje mi tylko końcowego egzaminu. Pamiętasz Bigmana? Dlaczego zrezygnowałaś? To nie dla mnie. Boję się egzaminów. I to bardzo. Mam tylko jedno podejście. Jak nie zdam, to koniec. Ale to już nieważne. Radzę sobie. Sekretarka, sprzątaczka, sprzedawczyni, opiekunka do dzieci. Mamie nie możesz powiedzieć? Nie sprostałybyśmy temu ani ona, ani ja. Co znaczy szef dobrze? Dobrze. Szef jest w porządku. Poważnie? Nie musisz już jechać? Nie ja jestem winny opóźnieniu. Moi ludzie czekają na wypłatę. Więcej pracy, wyższa cena. Nieraz o tym mówiłem. W umowie... Dama dworu to prywatna działka. Zmykaj stąd, bo ci spuszczę lanie. Żadnego lania, to moja córka. Może od razu otworzymy tu przedszkole. Co ty tu robisz? Zapomnieliście o tym. Jesteś kochana. Idź na razie do Vince'a. Proszę spojrzeć. To nie to, o czym pan myśli. Kogo my tu mamy? Wanda Dębowski, a to moja przyjaciółka Maria Worzek. Bigman, miło mi panią poznać. Cieszę się, że miał pan to szczęście. Wiem już, że sauna będzie bardzo piękna. Będzie, ale mamy już tydzień opóźnienia. Kto tak mówi? Ja. Co chwila dochodzi coś nowego. Umowa to umowa. A może jakiś kompromis? 4 dni więcej, ale pan dopłaci. Mamy w Polsce takie przysłowie. Mali ludzie chcą wygrać bitwę. Wielcy wojnę.
Z każdym dniem coraz bardziej lubię Polaków. Zwłaszcza ich piękne i mądre kobiety. Jeżeli jest pan tak samo szczodry jak miły, mogę się z panem umówić. Wszyscy lubimy stroić się w cudze piórka. Zawsze to lepsze niż zmiana wykonawcy. Argument nie do odparcia, zwłaszcza gdy ktoś tak ładnie prosi. Ale ani dnia dłużej. Pan Noworzek, widzimy się wieczorem. I już się cieszę. Do wieczora. Zupełnie ci odbiło? Nie ma za co. Uratowałam ci robotę. Przeciwnie, 4 dni nie wystarczą. Spokojnie, damy radę. To też jest polskie przysłowie? Ty wiesz to najlepiej. Co tak stoisz, palisz i się gapisz? Tylko żebyś mu nie zaszkodziła. Nie jestem głupia. Głupia nie, ale czasem złośliwa. Wanda? Dziękuję. Uratowałaś nas. Kale już mi powiedział. Powiedział ci? Tak. Trzeba to uczcić. Jako drugi człowiek w firmie chciałbym zaprosić cię na kolację. Tylko we dwoje? Szefa też bym zaprosił, ale ktoś musi pilnować dzieci. Taki wypad dobrze nam zrobi. Co kombinujesz? Zapraszam cię na kolację. Mogę przyjść po ciebie o 8? Świetnie. Karl-Heinz był zły, że się umówiliśmy. Zapomnij o nim. Ten wieczór należy do nas. Siadaj i jedz. Będę się ubierać tak modnie jak Wanda. Nie ma mowy, Brubelku. Dlaczego jej nie lubisz? Lubię ją. To dlaczego się z nią nie umówiłeś? Bo jest Polaczką? Tak się nie mówi. Mówi się Polką. Wanda dla mnie pracuje, więc mi nie wypada. To Wandy. Grasz pierwszy raz, prawda? Mam wrodzony talent. Chodźmy zapalić, zanim przyniosą jedzenie. Próbuję właśnie rzucić. Nie zostawię cię, żebyś ćwiczyła, bo potem nie dasz mi szans. Ale szybko. Mówi Klus. Z komórki pani Dąbrowski. Kto? Kancelaria? Kancelaria Klus? Tak, szef. To ja. Jest jeszcze w pracy. Powtórzę jej. Tak, jest pracowita. Do usłyszenia. Co to jest kancelaria? Nie wzięła torebki. Specjalnie. Została zaproszona. Vivi, kiedy wrócę, będziesz już w łóżku? Jasne. Zimno. Widzę. Widzę, że widzisz. Przepraszam. Zaczekaj. Dziękuję. Taki już jestem. Chodź. Nie. Przysuń się. To ja się przysunę.
Zobaczysz, tak będzie nam cieplej. Rony, zabierz ręce. Daj spokój. Dzisiaj możemy wyluzować. Jestem wyluzowana. W takim razie to też ci się spodoba. Raczej nie. Przestań. Rony, przestań. Proszę cię, przestań. Odbiło ci? Spadaj. Jesteśmy przyjaciółmi. Też tak myślałem. Nie chcę cię więcej widzieć. Rozumiesz, dupku? Co? Chcesz mnie wyrzucić? Przez taką szmatę? Zwalniam cię. W porządku? Zawsze byłem za tobą i twoim ojcem. Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo. Kto będzie u ciebie harować? Nie potrzebuję cię. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego. Dziękuję. Chociaż trochę za późno. Chodź. Mogę ci przedstawić? Rosalinda druga. Co? Pierwsza była pomarańczowa, a nie żółta. Ale ta była bardzo tania. Musimy ją wypuścić. Zaczekaj. Chcesz ją zabić? To barwnik spożywczy. Nie utrzyma się nawet przez tydzień. Potem zacznie się pieprzyć i zmieni kolor. Pieprzyć? Pieprzyć. Flush your sorrow down, have another try. I don't say hello when you say hi. People all around with a noise and silly sound, but no one is talking to me. Zdrowie Rosalindy drugiej. Na jednej nie da się stać. Za co teraz? Zdrowie super opiekunki i super ojca. Powiedzmy.
Raczej za wspólnika. Jesteś świetnym ojcem. Nie masz się czego wstydzić. Ty też nie. Dzwoniła twoja mama. Kazała cię pozdrowić. Każda matka zrozumiałaby twoją sytuację. Nie okłamuj jej zbyt długo, bo kiedyś będzie za późno. Powiedział ten, który przemalował kanarka, żeby nie mówić córce prawdy. Stanisław. Tak nazywał się ten facet. Pracował u mnie. A przy okazji rozpracowywał moją żonę. Prawie przez rok. Kiedy chciałem się z nią rozmówić, wróciła do domu z rozpoznaniem. Nie przyznałem się, że wiedziałem o ich romansie. Wywaliłem go. Dlatego nie lubisz Polaków. Nie wszystkich. Nie wszystkich. Dlaczego nie śpisz? Rosalinda się obudziła. Pospała sobie i ozdrowiała. A bałam się, że to wymyśliłeś. Jak mogłaś? Tak mi się śniło. To był głupi sen. Dobranoc, myszko. Dziesięć po szóstej. Przepraszam, wsiadaj. Nie ma jeszcze Roniego. Wyrzuciłem go. Dlaczego? Pracuję u Klusów od zawsze. Czasy się zmieniają. Zegary w Klusbau chodzą w innym tempie? Nie gadaj głupot. Jak mamy bez niego zdążyć? Chłopie, wyluzuj się. Będziemy improwizować. Mówi się wyluzuj, bez się. Dziękuję. Gdybym nie poszła z Ronim, Karl Heinz nie miałby teraz kłopotów. Nie głupia, ale zbyt miła. Dzięki. To mi pomoże. Niech zatrudni kilku ludzi na czarno. On tego nie uznaje. Przecież ciebie zatrudnia. Co zrobiłaś? Nie wysłałam listu. Co? Nie wysłałam zgłoszenia. Narobisz mu kłopotów. Prawo socjalne, paragraf 110. Za niezgłoszenie pomocy domowej grozi grzywna w wysokości 5000 euro. Wiem, wyjaśnię to, ale najpierw jego budowa. Zapytaj Marka. Dawno go nie widziałam. Firmę ma w Polsce, ale pracuje w Berlinie. Jesteś prawdziwym skarbem. Jeśli lubisz Karla Heinza, nie narażaj go. Nie jestem głupia. Głupia nie, ale tchórzliwa. Nie, Hakan. Wyjaśniłem ci.
O 12 przywiozą szyby, a potem przygotujemy dach. Mam mówić po anatolijsku? Tylko bez rasistowskich odzywek. Przepraszam, ale się pośpiesz. Szef. Co się dzieje? Już się nie wyrabiam. Masz gorączkę. Jedź do domu. Wezwę taryfę. Dzień dobry. Wiedziałem. Bigman was wezwał? Nie znam Bigmana. Spadajcie. Kraków jest tam. Nie Kraków. Warszawa. Karl Heinz Klus. Wycięli ci mózg? Ja jestem Karl Heinz Klus. Ty jesteś Karl Heinz, ja Marek. Przecież mówię. Wanda! Marek, Boże, jakie ci... Biegnę do ciebie, biegnę szybko. Ale ciężka jestem, co? Przestań, dobrze wyglądasz. Dziękuję, Jezu, dziękuję ci, że w ogóle przyjechałaś. Wanda! Dobrze wyglądasz, jak twoja mama idzie? Dobrze. Wanda! Co to ma być? Wanda dzwonić. Karl-Heinz, problem. Marek, pomóc. Chciałam tylko pomóc. Ściągając tu szwarcarbeiterów? To nie są szwarcarbeiterzy. Tylko kto? Ten Marek nie wygląda na rzemieślnika. Ma firmę konserwatorską. I zakonserwuje mi wszystkie narzędzia? Znów zaczynasz? A z czego ja im zapłacę? Zapłacisz później. Jak już zarobisz? Klus tak nie robi. Niech Klus w końcu wyluzuje. Nie pożałujesz tego. Somebody said, it's a mystery. Somebody said, it's philosophy. Oh, but I got wise. Dzień dobry. Vince? Morgen. Keine Sorge. Nic się nie martw. Marek! Ja. Musicie nawiercać otwory. Marek? Kaski. Nie ma problemu. Wszystko gra. Wygląda to dobrze. Świetnie. Mieliście szczęście. Szczęście to jakość, jaką obiecałem. Klus zawsze ją gwarantuje. Co to jest? Nie będziemy tacy. Niech pan myśli o kolejnym, większym zleceniu. To już przerabialiśmy. Przy większych nie jest pan konkurencyjny. Przykro mi. Wszystkiego dobrego. Karl Heinz, musisz się napić. Wiem. Za saunę. Wasze zdrowie. Wanda?
Coś między wami iskrzy. Możliwe. Możliwe? Wszystko mu powiedz. Na pewno zrozumie. Może jakoś temu zaradzi. Teraz ma dość swoich kłopotów. Proszę. Co u Bigmana? Mam nadzieję, że czuje się lepiej. Byłam chyba trochę niedobra. Zasłużył sobie. Usiądź przy mnie. Chyba muszę ci podziękować. Nikt nigdy czegoś takiego dla mnie nie zrobił. Nie ma sprawy. Ja też chcę podziękować. Nie zdradziłeś mojej mamie mojej tajemnicy. Nie ma sprawy. Karl-Heinz, chciałbym ci... Zabawa! Już trochę naprany, wiesz? Wanda, najlepiej tańczyć Polska. Ale ja wcale nie umiem. Pokażę ci. Ja prowadzę. Bardzo szarmancki ten wasz Marek. To mój kuzyn. Był bardzo drogi? Odpina się z przodu.
główny urząd celny. Nie wziąłem śniadania. Mam was. Dzień dobry. To nie to, co myślisz. Wanda i ja... Nie zmyślaj, nie jestem głupi. Nie wyspałeś się? Kończyłem aplikację. Do dzisiaj był termin. To są tylko mrzonki. Jak mam to rozumieć? Skończysz szkołę, pójdziesz na staż albo na studia. Wiedziałem. Znów kłamałeś. Miał być kompromis. Zawarliśmy umowę. Budowa i aplikacja. Mam dość twoich kłamstw. Nigdy cię nie okłamałem. Nie? A jak było z mamą? Miała wyzdrowieć, a umarła. A co z Rosalindą? Zamiast powiedzieć Vivi prawdę, kupiłeś nowego ptaka. Jesteś tchórzem. Twój tata, pocałuj mnie gdzieś. Przepraszam. Wszystko zepsułam. Nie ty. To moja wina. Cholera! Gdzie on się nauczył prowadzić? Nie wiem. Iść z tobą? To moja sprawa. Zatrzymaj się. Mam cię, koleżko. Cholera. Wyłącz silnik. Odbiło ci? Policja zamknie nas obu. Przepraszam. Miałeś rację. Umówiliśmy się, a ja dotrzymuję słowa. Zawiozę cię tam. Pojedziesz ze mną? Muszę zobaczyć tych twoich typków. Są bardzo w porządku. Przekonamy się. Jesteś pewien? Tato, chodź. Przepraszam za spóźnienie. A pan to kto? Jego ojciec. Miło mi. Mnie również. Bierz się za prezentację. Aplikację zaprogramowaną na C++ i Eclipse stworzyłem pod wszystkie iOS-y. Aplikacja wypełnia lukę pomiędzy. Vivi? Robię jedzonko. Vivi? Słodka myszko? Vivi? Cholera. Całość nazywa się Zamler. Bomba, stary. Nie zrozumiałem ani słowa, ale bym to kupił. Dobra, pomyślę i się do ciebie odezwę. Do widzenia. Bomba.
Wróciliśmy. Cześć. Już nigdy nie wrócę. Vivi. Vivi uciekła. Jak to? Zostaw Wandę. Szukajmy Vivi. Wiem, gdzie ona jest. Chodź. Ania, my... Mamo, tata ma Wandę, Polkę. Jest naszą opiekunką. Tata jest w niej zakochany. Możemy szukać dalej? Tu jej nie ma. Szukam nowej rodziny. Chcesz zostać adoptowana? Przecież masz rodzinę, ale chcę mieć nową. Opowiedz, co się stało. Tata kłóci się z Vincem, a mnie okłamał. Rosalinda nie żyje, a on kupił nowego kanarka i mówi, że to Rosalinda. Kłamał z konieczności. Nie wolno kłamać. Wrócisz teraz do domu i porozmawiasz z tatą. O nie. Jest. Vivi, co ty wyprawiasz? Dzięki Bogu nic się nie stało. Nigdy już tak nie rób. Gdzie byłaś? Poprosiła o adopcję. Co takiego? Wróbelku, Vince czasem cię wkurza, ale to przez ciebie, bo mnie okłamałeś. Rosalinda nie żyje. Wróbelku, kochałaś Rosalindę, prawda? Tak. I co? Nie chciałem, żebyś była smutna. Śmierć kogoś, kogo się kocha, jest dla nas bardzo bolesna. Ale potem to mija. Śmierć mamy też nas bolała, ale teraz już nie boli. A kłamać nie wolno. Racja. Prawda o mamie też byłaby lepsza. Wtedy też kłamałeś? Kiedy mama zachorowała, byłaś malutka. Vince miał 10 lat. Wydawało nam się, że kłamstwo będzie dla was lepsze. Wam? Mnie i Ani. Chcieliśmy was oszczędzić. Gdybym wiedział, mógłbym się z mamą pożegnać. To źle, że was okłamaliśmy. To było... To też już wiesz. Chciałem tylko, żeby mama wyzdrowiała. A rodzicami się nie rodzimy. Tego się trzeba nauczyć, jak programowania. Robi się mnóstwo błędów, jak w szkole. To nie to samo. Nie całkiem. Masz rację. Niedługo skończę 8 lat. Będę prawie dorosła. Już nie będziesz mnie okłamywać. Niczego się nie nauczyłeś? Ćwiczyłeś na Vincencie. Uważaj, żabo. Nie jestem żabą. Od teraz mówimy sobie tylko prawdę. Zgoda? Niepotrzebnie uciekłam. Może Wanda by została? Nie twoja wina, że odeszła. Nie mogła tak po prostu odejść. Nie mam pojęcia. Burgery? Tak. Mogą być. Chodź do mnie.
Dobrze, że wróciłaś. Sharing less than what I demand, it can't be that bad. I won't be keeping it as a lie. I'm owning up to things hurt when you know why. Tyle to kosztuje remont psiej budy. To jest zwykły szantaż, dumping. Może mnie pan pocałować gdzieś. Ten był ostatni na liście. I co teraz? Będziemy harować dla innych. Ale wiesz, że tu legalnie pracują Polacy? Nie mam problemów z Polakami. Chcemy tylko pracować. Zgoda? Liczę na ciebie. Dziękuję. I jak się pracuje w firmie Klusbau? Klusbau? Zatrudnia pan czarne owce? A o co chodzi? Pan Klus jest oskarżony o zatrudnianie na czarno. Kto? Ja? Na czarno? Nigdy w życiu. Trudno mi w to uwierzyć. Dlaczego nie zgłosił pan opiekunki? Wypełniłem wszystkie papiery i dałem Wandzie do wysłania. Zapewne ich nie wysłała, ale to już nie pierwszy raz. Dzięki panu Vollmerowi mogliśmy ją zatrzymać. Roni? Gdzie ona jest? To wyłącznie sprawa sądu. Orzeczenie kary grzywny. Gdzie byłeś? W szkole. Miałeś rzucić szkołę. Chcę się jednak czegoś nauczyć. Nabijasz się za mnie? Bardzo się cieszę. Wszystko gra? Muszę zapłacić 5000, bo Wanda pracowała u nas na czarno. Splajtowałeś? Ale nie przez Wandę. Kupili moją apkę. Jesteś geniuszem. Mówię poważnie. Mogę ci trochę pożyczyć. To twoja kasa. Kup sobie nowy komputer albo skuter. Jestem z ciebie dumny. Co? Ja musiałbym na to harować przez 10 lat. Mówiłem, że mogę ci trochę pożyczyć. Bez odsetek. Pewnie, że bez odsetek. Nie ma mowy. Ty to zarobiłeś. Nie bądź uparty. Nie o to chodzi. Doceniam to, że chcesz mi pomóc. Ale muszę trochę odpuścić. Spróbować czegoś nowego. Julu.
Marek? Marek? Karen's Klus hier. Mówi Klus. Danke, geht schon. Dziękuję. Ujdzie. Sama weißt du, wo Wanda ist? Wiesz może, gdzie jest Wanda? Nazywam się Karl Heinz Klus. Adwokat Klus. Zgadza się. Dlaczego wyrzucił pan moją córkę? Słucham? To dobra dziewczyna. Uzdolniona. Wiem o tym. Mogę z nią porozmawiać? Wanda, chodź! Proszę! Mamo, mówiłam ci, proszę, że nie chcę z nikim rozmawiać, no. Halo. Halo. Ich muss kochen. Muszę gotować. Ich hab die Firma verkauft. Sprzedałem firmę Markowi. Sprzedałeś firmę temu Markowi? Nie miałem wyjścia. Dostałem grzywnę za zatrudnianie na czarno. Przepraszam, nie chciałam. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy? Kiedyś trzeba odpuścić. A poza tym poznałem kobietę, która mówi, że życie jest od nas sprytniejsze. Marek zatrudnił mnie jako dyrektora. Przyjechałem zapytać, czy nie chciałabyś zostać naszą pełnomocniczką. Ile bym zarobiła? Na początku niewiele. Musimy oddać twoje długi. Rozumiem. My? My. Co gotujecie? Bigos. Ale uważaj, bo to polskie danie. Mimo to pachnie nieźle. Jak? Wróci? Zostajemy. Na zawsze? Na obiad. A kto gotował? Wersja polska Toja Studios na zlecenie Mainstream Networks. Tekst Piotr Dobrzyński. Czytał Mariusz Siudziński.